Halo, cześć, witajcie. Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnych plecaczkach. Wracamy do gry. Ostatnio Ranger był grany. No to co? Wracamy do pani Reaperki. Zobaczymy, jak pójdzie. Wszystkie to będą kobiety w ogóle tutaj? Chyba tak. No, tak mi się wydaje. Dobra. New Ranked Game. Nią to mam Golda. To tutaj powinni jacyś potężni przeciwnicy być. Zobaczymy, co się trafi. Na przecenie Pocket Sandzik to jest super. Tarcza na starcie też nie jest kurde, ty no, z Wallera z Tuskiem. Z Tuskiem tarcza jest genialna. Miecz? Bo po co? Na tej postaci miecz, tak z dupy trochę. Lamp of Call, początek walki, daj 5 armora i zablokuj jeden debuff. Na początek to jest mega mocne. Więc to mógłbym wziąć. To blokuje, to blokuje. Tego raczej nie biorę. Lecimy dalej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Raczej git. Chociaż ty, ja nie mam broni! Ja o jeszcze na ziomka z potą! No nie wierzę! Czemu ty żeś... O, tu będzie najnudniej... To jest głupia walka, ty! I on to wygra! Przez tą potkę! Jaką... Gówno to... Jaka... Nie... Bez komentarza! Drodzy widzowie, bez komentarza! Czosneczek, oczywiście, że tak. Tutaj dodatkowe sloty. I zmieniańsko, czy ja lecę na nie? Banany? Może bym poleciał na tą patelnię, tak jak mówiliście, że ona taka mocna jest teraz. Dawaj, lecimy na banany, zobaczymy, jak pójdzie, zobaczymy, jak pójdzie. To nawet chyba mógłbym lepiej ustawić. Na przykład tak, tak i tak. O, no i super. Rerollujemy. Patelnia jest potrzebna do zadawania obrażeń, bo ja nadal nie mam, broni żadnej, ty, to jest masakra. Honeypacka blokuje i tyle, lecimy sobie dalej. Nie będę grał Guberta na, nie wiem, trucie. Znaczy, on jest z jednej strony dobry, ale... To on jeszcze leczy mnie z trucia. No dobra, to on jest niezły. Dobra, bym wziął jednak tego Guberta, dawaj go. I lecimy dalej. Nagrywam w ogóle dosłownie po nagraniu poprzedniego odcinka, chwilę później. Więc... Nadal gadam, jak gadałem. Nie ma poprawy, bo nie miałem... jak się poprawić, ale zaczyna mnie boleć to wszystko. Zaczynałem. Ty, ale najgorsze to takie miałem jak na razie chyba. Zaczynają mnie boleć te zęby rzeczywiście. W porównaniu do wcześniej. Leatherback, no. Najlepiej by było. Ja bym dał w ogóle to wszystko wyżej. No to musi być w rogu. Ale resztę rzeczy to ja nie wiem, jak ja ogarnę, żeby tutaj mi się jeszcze ta patelnia ładnie zmieściła przy żarciu. No nie ogarnę tego, ale gówno. Dobra, dajemy to tu. Albo szansa na dodanie większych obrażeń chyba mi się bardziej przyda. To tu, to tu, to tu, to tam. No nie mam, jak tego zrobić. Zdecydowanie za dużo miejsca to wszystko zajmuje, więc po prostu zróbmy to tak. 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 Bananior tu. No też wypadałoby chyba, żeby to było bliżej tego niż w środku już. Dobra, obstawię wokół tego patelnię i tyle. Pocket Sandzik tutaj to blokuje, to blokuje. Lecimy dalej. Boleć mnie zaczyna ten aparat. Nagrywam to, póki jeszcze nie jest jutro, bo pisaliście, że ten aparat to dopiero na drugi, na trzeci dzień nawala. A ten pierwszy dzień po założeniu to jest turbo luz, żeby się nie przyzwyczajał. Więc mówię, dobra, póki jeszcze się w miarę dobrze czuję, nie boli aż tak bardzo mnie ten aparat na zębach, to nagram od razu drugi odcinek. Żeby nie było. Nie no, bez broni na starcie to idiotyzm był. To dobrze, że tą broń już w końcu kupiłem. To się łączy z tym, na jakąś potkę lepszą. A nie, nie miałem jeszcze tej potki, a chciałbym ją mieć, zobaczyć, co to jest w ogóle. Stać mnie na nią, więc... Kurde, Guberta też muszę kupić, ale... Ta potka to chyba dobra jest. Tylko ona się odpala, jak mamy armor, ty, dobra, to nie. No i to jest jedna potka, jakiej nie miałem. Zobaczę ją u jakiegoś przeciwnika i zobaczę, jak to działa, no bo to rzeczywiście, jeżeli się odpala, jak mamy... Tylko jak mamy armor, no to jest idiotyzm, nie? No to po co mi to?
Dobra. To tu. To tu. Na samej tarczy. Tarcza jest super na zakładanie truty, no nie? Ale chyba wolę Guberta na razie tu. Żeby on mi po prostu odpalał leczenie, żebym przeżył. Czyli roluję. Nie, bo potem będziemy mieli lepsze itemy w sklepie. Lecimy, więcej slotów mi jest definitywnie potrzebne, żeby to ładniej ułożyć. Ziemek ma dwie tarcze, ja mam tylko jedną broń, więc mnie to aż tak bardzo boleć nie będzie. Raczej to wygram, chyba mi się wydaje. Będę mu nakładał po prostu tą tarczę, nie? A on mnie bije jedną bronią tylko i wyłącznie. I spajkami, które mówię, jakoś mega często na mnie nie wchodzą, bo... bo mamy... Czyli to jest na przystanie za trójkę? Ale co 5 sekund, to trochę syf. Truta z grzybem. Na potkę na trutę. Nie. Dzisiaj nie chcę iść na trutę, ja dzisiaj chcę iść na jedzenie. Pokasandzik, nie na przesenie, więc nie kupię. W sensie dzisiaj spróbuję zrobić to, czego nigdy nie robiłem, czyli zagrać na dany build. Jestem ciekaw, jak wyjdzie zagranie na build jakiś tam. Zmieniamy dalej, no. Trochę gówno, jedzenia potrzebuję więcej. Kolejny grzybor. Deck of cards? Też nie. Jestem to jakoś w stanie umieścić. Tak średnio, żeby ta patelnia się odpalała, nie? Poison Guberta robić tak nie chcę, na razie. Chociaż... no nie, nie chcę robić Poison Guberta. Nie chcę robić Poison Guberta, bo chcę mieć jak najwięcej jedzenia przy patelni po prostu. Ale umieszczanie tego to jest jakieś fatalne. Dobra, o, jest okej. To jest jedzenie. Trochę bezsensowne dla mnie, tak naprawdę. Ono jest tylko, żeby zapełnić dodatkowe sloty na patelni. Więc tego akurat brać nie będę, bo to mi się nie przyda. Pineapple jest super jedzeniem. Jest genialny. Bananior kolejny, to też kolejne. I Corrupted Crystal na czym? Dosyć dużo będę nakładał raczej na przeciwników tych efektów, więc na tarczy, na... tarczę dla mnie spoko. Dużo rzeczy dobrych do kupienia. Lecimy. Kolejna tura. O, to tutaj powinno być definitywnie. Nie wiem, czemu myślałem, że Spike Shield jest Gubertem i tak jakoś... O, jak to ruszę podczas szukania, jak jeszcze nie znalazło, to mogę to zmienić. Okej, dobrze wiedzieć. Ziomek ma potkę i ma dużo broni. Bardzo dużo broni. Spajki tutaj dużo u mnie zrobią. Nie będzie się tak leczył po prostu. Za pomocą tego wampiryzmu. Możesz Hungry Blade'a, na którym ma Rubin na leczenie. Więc grubo by było, jakbym tych spajków nie miał, powiem wam. No ale truta tu nadal chyba najwięcej robi. Ananasior? Zmieszczę go, jeżeli to inaczej wszystko ułożę. ZW wracam, jak to ułożę lepiej. No nie jest to ułożone jakoś perfekcyjnie, ale jest spoko, mi się wydaje. Patelnia wokół siebie każde żarcie ma, więc ma zwiększone obrażenia gigantycznie. Ananasior wchodzi, wszystko zakłada trutę, prawie. No, no z tą trutą mogłoby być lepiej, definitywnie. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć itemów tylko zakłada trutę, więc tym jest akurat słabo. Spike Shield tutaj powinien się ją odpalać, ale dobra, już mówię. Damy radę, a to jeszcze poukładam. Lepiej jak będę miał kolejnego funny packa i przyspieszę definitywnie coś innego. Ziomek i tak mi będzie spajki zdejmował, więc te spajki widzę, że trochę bez sensu. Boże, jak mi z nosa cieknie, jak zimno jest na zewnątrz. Magic Staff, używam many, aby nam zadać zwiększone obrażenia. No nie wiem, jak to może pójść. No raczej ziomek na mnie dobry z tym Ripsaw Blade'em. No zdejmowanie bez kitu tych spajków to tu robi robotę u mnie. No nie no. Z samym Ripsaw Blade'em typ o to wygrał. Ale w ogóle jaki damage ma w porównaniu z onem? Ja mam damage'a prawie, że. Dobra, funny pack, Corrupted Crystal może bym zaczął na tutaj, slocik. Kolejny funny pack, jakoś lepiej by to ułożyć, nie? To by było chyba lepsze, żeby ta tarcza po prostu zakładała tą trutę. Ta tarcza do truty jest naprawdę zbyt dobra, a Pandamonium na pewno nie chce. Chociaż ty no, żarcie nakłada jeden truty? Może to nie jest takie złe. A zróbmy to Pandamonium.
Zobaczymy, jak to zadziała. Hubert, to naprawdę nie wiem, na co tutaj będzie. Dobra, ustawię to jeszcze raz ze dwóch. Dobra, wiecie co? Ja totalnie nie umiem tego ułożyć. Stwierdziłem, że sprzedam Guberta, bo trochę nie wiem, co z nim zrobić. I reroluję dalej. Będę tutaj miał patelnię, która ile bierze staminy? 0,7. No, z bananami być może będę mógł sobie kolejną broń wziąć. To się łączy? A no tak, to się łączy w tą teoretycznie najlepszą broń w grze, co mi zamienia regen na... wyssanie życia i zadaje większe obrażenia za każde kolce. Tylko z regenem byłby problem na tej postaci. Czy to mi się opłaca brać ze sobą? Ile to bierze staminy? 0,9 na sekundę. Całkiem sporo. Na pewno to sobie zablokuję, bo to jest mnóstwo slotów. Hungry Bledzik sam z siebie bierze bardzo mało staminy, więc jego mógłbym kupić tak o, bez mega tani po prostu. A Tordmip jeszcze z Pineapplem, kurde, no chyba git, chyba git. Boże, jakoś totalnie znowu nie czuję tego buildu. Dobra, obym przeżył tym razem, bo jest kiepsko z moim zdrowiem. Ziomek jakieś przyspieszanie close of attack ma. Będą sobie zwiększały obrażenia. Ciekawy build. I co, to aż tyle będzie biło? No widać, że przyspiesza z tym biciem, ale... Jakim cudem, on tutaj dotarł z większą ilością żyć pewnie niż ja. Dobra, patelnie zaraz się ustawi. Co my tu możemy wziąć? Trucizna leczy. No chyba to, nie? Trucizna leczy i dostajemy wampiryzm. Bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co innego mógłbym wziąć. Pan Struggles? Co nakłada fatigue damage, trochę z dupy mi się wydaje, więc wezmę to na leczenie. Dodatkowe sloty, dodatkowa patelnia w ogóle. Na dwie patelnie by zagrać, to nie byłoby dziwne, nie byłoby głupie. Excalibur w połączeniu z Pandemonium. No ale nie no, już idę tutaj na trutę. Dobra, kupuję dodatkowe sloty. Stać mnie na 7 plus 5, kurde, na każdy prawie item. To sobie zostawię na kolejną turę. Ustawię to znowu jakoś, lepiej oby tym razem i wiecie, kiedy się widzimy. Dobra, jestem. I teraz ogarnąłem, że ten build na Hungry Blade jest kompletnie bez sensu i wam zaraz wytłumaczę dlaczego, bo ja chcę tutaj mieć kosę, która będzie ulepszała truciznę na tych broniach. Tutaj bym kosę dał i bym miał dwa razy zakładanie trucizny. A nie. Bo to musi być na Pandemonium ta trucizna zwiększona. Okej. Okay. No tak czy siak, raczej nie będę kupował jednak Tornwipa. Szukamy kosy, bo to mnie interesuje. 15% na legendarny item, to jest właśnie legendarny item. W kolejnej turze powinno być więcej, tu już tak nic nie zmienię, więc Tornwipa odblokowuję. To raczej sprzedam, na razie się przyda, bo i tak nie miałem użycia staminy. Więc coś tam to będzie robiło. No skąd ty masz tego Excaliburę, jakie to jest głupie, no. Użyj 15 many, on many nie będzie miał, okej, on ma taki build, ale na przyszłość raczej. Bez many to dużo raczej tutaj nie zrobi. Dosyć sporo mu tutaj nakładam tej truty i tu będzie dosyć blisko, wcale nie. Dobra, dałem rady. Kolejny nanasik, elegansiu. Coś tu będę musiał zmienić, ale go zmieszczę. A na przykład zrobię tak po prostu i go zmieszczę. Ananasiora. Ananasior najlepiej jakby był tak, bo nie dość, że będzie szybciej tu pracował, to ananasy akurat są o tyle spoko, że się szybciej aktywują. One aktywują się co 4 sekundy, tak samo zresztą czosnek 4 sekundy, więc to powinny być jedzenia, które się aktywują najczęściej przy patelni, bo to będzie najczęściej zakładało truciznę. Dobra, rolujemy dalej i jest kosa, no dobra, no to kosa oczywiście blokuje, kolejne sloty sobie kupuję. I jak będę miał tak dużo trucizny, to Corrupted Crystal na tarczę, żeby nakładała mi tarczę. I powinno być całkiem nieźle z tym. Dobra, lecimy. Przetrwać tę rundę. I może być całkiem spoko. Dobra, go. I mówię, Death Scythe musi być obok patelni, żeby ona nakładała podwójną truciznę. Siomek tutaj ma nałożone! I on ma 19! Co to za ludzie są? Ty, no to jest gold dopiero! 19 regena ma ty! Ja tyle przez całą grę nie jestem w stanie uzbierać. No dobra, i tak go jakimś cudem pokonuję.
Myślałem, że taki turbo mocny jest. I tak to wygrywam, ale jazda. Czy dzwoniliście do Dragena? What the fuck? Jak to mnie nie stać na to, to jest takie drogie? No Hungry Blade ale jednak sprzedaje, nie? Więc wyjdzie na to samo. No i to na przykład tutaj. To już jest dobre miejsce, nawet nie trzeba nic kombinować. To daje tak, to daje tu. I to musi działać tylko i wyłącznie na tą patelnię. Z drugiej strony jakbym dał to tu i na dole miałbym dwa grzyby, to też by działało. Też by działało. Tylko trochę inaczej musiałbym to wszystko ułożyć wtedy na pewno. I czy to będzie opłacalne? Bo grzyby się aktywują, tak jak mówiłem, rzadziej niż inne rzeczy. To już jest jakaś wyższa matematyka, że tutaj musiałyby być, zobaczcie, dwa grzyby. Ananasy przy sobie, wtedy one się nie przyspieszają, nie? I to jest kłopot. No ale teraz rzeczywiście miałbym aż trzy itemy przyspieszone. Zwiększona trucizna. Chyba nadal to będzie bardziej opłacalne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc... zostanę przy takim układzie. Tutaj jakieś banany przyspieszające inne żarcie. Mówię, tutaj jest problem taki, że w tym momencie nie przyspieszają się nawzajem te różne rodzaje jedzonka po prostu. I z tym mogłoby być lepiej. Ja na nasior byle gdzie? I jest okej. Bananior, też na razie dam go byle gdzie. Może być przy ananasie go zmieszczę? No tak średnio bym powiedział. Więc go dam byle gdzie, to dam na patelnię. Na kosę, kosa bije częściej. Corrupted Crystal zarezerwowany na tarczę, żebyśmy my dostawali w tym momencie właśnie tarczę, no i jestem ciekawy, jak to będzie działało. No mi się wydaje, że to może być całkiem niezłe. Kombo z tą trutą. Tak naprawdę, to mógłbym przesunąć jeszcze nawet jeden wyżej. Tu bym zmieścił na dole jeszcze jednego grzyba. No, jeszcze jednego grzyba potrzebuję tu na dół. I wtedy będę miał do ulepszenia cztery przedmioty na podwójną truciznę. Slotów w miarę na razie mam. Więc problem tutaj mówię, żebyśmy dostali grzyba i byłoby spoko. Dobra, go! Zobaczmy, jak to pójdzie. Ile teraz truty będę nakładał? Jak dużą to różnicę zrobi? 11 już, 15. Boże, on mi nakłada tej truty więcej. Ten Poison Dagger tak bije? Ty, no on nakłada dwa trucizny i to jest jedyny item, który nakłada mi truciznę, czy ja źle rozumiem? Aha, gdy on dostaje kolce, też mi nakłada truciznę. No dobra, ale to jest 3. 3 on mi nałożył tę truciznę! Wygrałem to, ale kurde, no nie rozumiem tego typa. Jak nałoży na mnie 13 trucizny, to on nakłada dodatkowe 7. Nadal. Nie wiem, skąd ja mam tyle trucizny. Ale dobra, trudno. Jest grzybol! O, super! No dobra. To dotarczy. No i możemy kombinować. O, i teraz mi się zwalnia dodatkowy slot, więc tu mogą być przedmioty, które się częściej aktywują. O, z tymi bananami to jeszcze jest do ogarnięcia. No i teraz mi się nie zmieści lifesteal! Broni stylują 20% życia. To bije więcej, czy to bije więcej? 3 na sekundę, 5-7 na sekundę. To bije zdecydowanie. O! Nieważne, jestem głupi. Pocket Sandior. Ananasik, ten jest dobrze ustawiony. No i teraz jest trochę lepiej. Healing Herby na Regen trochę bez sensu mi się wydają. A za dwójkę to jest całkiem niezła rzecz. Ogólnie. Więc za dwójkę kupię, bo to sprzedam najwyżej za dwójkę, nie? Więc no, to mówię. Pod tym względem jest ok. Blood Amulet i Gloves of Haste na... no na żarcie tu by to musiało wchodzić, a nie sądzę, żeby to wchodziło jakoś
W sensie dobrze nie ustawię tego żarcia, żeby to wbijało, więc dam sobie spokój. Na pewno kupię stamina saka. O Jezu, ja mam jeszcze jednego banana do położenia, ty. Nie ogarnąłem. Na pewno stamina saka zablokuje blada amuletu. Kupię go, ty. To jest dobre mimo wszystko. Bo trucizna mnie leczy. Z tego. To Vampiric Glovesy to będzie 6. No nie, no to dobre jest jednak. To jest jednak dobre. No, Gloves of Haste i blada amulet. To też zablokuje na potki. Nie mam potek żadnych. Kupię inny rodzaj po prostu slotów. Bo mówię, potek i tak żadnych nie mam. A ja jeszcze tutaj pokminię i może zmieszczę gdzieś pana banana, na przykład tu. No i dobra, niech będzie. Blokujemy lifesteal, blokujemy Gloves of Haste, żeby zrobić te Vampiric Glovesy i lecimy, kolejna walka, zobaczymy jak to pójdzie. Mam teraz ten Corrupted Crystal, więc on tutaj powinien sporo zmienić. I ty, no to jest... Co? Przeciwnik to jest build na Excalibura, nie? Kurde, no... Tego nie było. Dzisiaj gram, to są non-stop Excalibury. Ale głupie. Nakładam te truty, ale nie za szybko. No definitywnie, to nie jest jakieś szybkie zakładanie trucizny. Więc nie wiem jak długo przed... Mój build ma datę spożycia, po prostu, że tak powiem. On się w końcu wywali na głupi łeb. Dobra, to i to, to już jest tyle pieniędzy, że nie kupię sobie tego stamina saka. Ale sprzedaję sobie healing herby i już mogę go kupić i ładnie ułożyć Gloves of Haste. No niech będą na ananasa. Vampiric Glovesy się zrobi. Rerollować tu już mogę. Kolejny Death Scythe. Jak ten jest tutaj? Kolejny musiałby być tu. Albo tu. No ale na samą patelnię jakby był, no. Żarcie się aktywuje i... Ty, to ma jeszcze wyżej slota! Co ja odwaliłem? To ja teraz mniej aktywuję żarcia. O nie, nie, nie. Tak nie może być. Tak nie może być. Dobra, te Gloves of Haste na razie dam na byle co, na banana. Potem to ustawię, jak będą Vampiric Glovesy. Problem będzie na pewno ze staminą. Z drugiej strony banany będą mi dawały staminy troszkę. Ale tu nie chodzi o ataki tymi brońmi, nie? Tu chodzi tylko o aktywowanie trucizny. Więc mi się wydaje, że ten Death zadziała i będzie miał sens. Kolejny Corrupted Crystal. Ja bym kupił i dał na cokolwiek. Ty, kolejna patelnia. Kolejne pandamonium mógłbym zrobić tutaj. I dać ją tu. I wtedy dałbym... nie da rady. Dwóch pandamonium tutaj. Ulepszyć na Death Scythe. Co będzie bardziej opłacalne? Kolejne pandamonium czy kolejne Death Scythe? Pandamonium bierze 0,3 staminy na sekundę. O, w dupę jak mało. Dobra, zostawiam Death Scythe'a, zrobimy drugie pandamonium i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale rundę będę musiał poświęcić, żeby to się złączyło i... No nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, lecimy. Mówię, ja nakładam tę truciznę, ale troszkę za mało. Pierwszy raz widzę tę różdżkę. Critwood Staff, co to jest? Używaj 4 many, a zadać 7 zwiększonych obrażeń przez kolejną 1 sekundę. Wszystkie twoje ataki są krytyczne. Co? Ale głupie gówno. Ale fatalnie. Ja mam plus taki, że mam dużo spajków. Przeciwnicy się wywalają na głupi łeb ze spajków, mi się wydaje, bardziej jak struty. Aż jestem ciekaw, czym ja więcej biję w tym momencie. Nie, dobra, nieważne, trucizna bije zdecydowanie więcej, ale nadal nie dużo. Trzeba je nakładać zdecydowanie więcej. Dobra, Vampiric Glovesy są, patelenka, to... To, no i znowu, ustawianko. To raczej zostaje tak jak jest. Ta patelnia na razie, żeby była po prostu. Ona gdziekolwiek musi być. Żeby się złączyła, nie? Więc zostawię to tak jak teraz jest. Jak ona się złączy, dopiero potem trzeba będzie ustawić jakoś inaczej wszystko tutaj. O Boże, ale to będzie ustawiania. Ale jestem w szoku, jak mało to bierze staminy. Naprawdę, 0,3 na sekundę, no to jest super. Very high stamina niby mamy, ale...
No zobaczymy, jak to pójdzie. Bo ta patelnia bierze dużo staminy. Jak ta się zmieni w tą, to będzie luz. Dobra. Go. Lecimy. Kolejna walka. Ła. Ale bez sensu na tym jest Lamp of Coal. Pierwszy raz chyba walczę z kimś, kto ma ten Impractically Large Greatsword. Ale mi palnie nim, co? No. 1-1 na sekundę. Ty, to strasznie mało staminy zawiera tak naprawdę. No ale idzie mega dobrze, kurde. Tobikazu-san. Elegancie idzie. 10 minut jest? Oczywiście, że lecimy survival mode. No jak z tym, to mógłbym zrobić tą drugą patelnię, ale dobra, już trudno. No bo pa, ta patelnia musiałaby być ustawiona tutaj. I tu mi brakuje jednego jedzenia. Tak naprawdę nie brakuje mi jedzenia, bo mogę zrobić coś takiego. Po prostu ten... Te ananasy nie będą miały więcej połączeń. Slocik dokupię. Dodam banana, no i tych trud trochę tutaj będzie. Vampiric Glovesy, to jest u mnie taki z dupy item, bo nie mam na co go dać. Nie mam czego tu przyspieszyć jakoś bardziej. I to jest giga problem u mnie. Dobra, zobaczmy, co się trafi. Kolejny banan. Na staminę, no... No nie wiem, jak z tą staminą będzie. Banan się aktywuje rzadziej jak to, więc to tak naprawdę powinno tu być. O, i to jest lepsze ustawienie. Na razie dam na banana Vampiric Glovesy, ale no trzeba by było to jakoś inaczej ustawić. Czy kolejny banan? Lecz za 4. Ten jeden staminy, czy mi cokolwiek zmieni. Nie czuję jakoś tego. Ja tutaj bym leciał raczej w dodatkowe wolne sloty. To po pierwsze. Zbroje i kolejne Corrupted Krystale na nieskończony armor. Coś w tym stylu. Okej. Corrupted Krystal jest. Nie ma pancerza, na który mógłbym go dać. Ale no to jest plan. Kupić pancerz pod Corrupted Krystala, nie? No i zobaczymy, jak to zadziała. Lecimy. Jak więcej, w tym momencie będę zakładał trucizny. Sporze, no co trzeci to jest na... Excalibura, Digin Lampę. Ja, to jest już nudne, nie? Ile można? Ile można? 7777. No i teraz wbija zwiększone obrażenia na mana Thirsta. No i on już bije teraz. Dobra, dałem radę, ale no sami widzicie, jak to wygląda. To, jeden komentarz dobrze powiedział. Ciekawe, ile czasu minie, zanim tę grę zepsuje meta, nie? Jezu, jak ja nienawidzę tego słowa meta. To jest po prostu... Meta w grach to jest do wywalenia, nie? Dobra, Corrupted Crystal, drugi. Kurde, jakąś zbroję teraz wypadałoby kupić. Sam z siebie Blood Amulet jest za drogi na to, co oferuje. Mimo, że ta truta, no fajnie, będę się leczył tą trutą, ale a ile? Bez przesady. No i chole armorek, no i siema. Na nim jest 3 sloty. Jeszcze jeden Corrupted Crystal będę w stanie kupić. Dokupię sobie jeszcze Potion Belta tutaj. Ananasior też jest dobry. I mamy do kupienia rzeczy, git. O, a tutaj po prostu to wkładam, nie? Fatigue damage, niech będzie. Niech się odpala. O, nawet szybciej jeden się będzie odpalał, więc git. Dobra. Wszystko, go. No, zdecydowanie dłużej teraz wytrzymam. Z dwoma Corrupted Krystalami więcej. Ale typ leci na fatigue damage. Ale typ leci na fatigue damage. Ja mam mega dużo na misa, ale to mi dużo nie robi, bo ja biję głównie trucizną, więc... Nie trafianie w przeciwnika nie zmieni mi bardzo mojego buildu. No ale on tutaj ma jeszcze potki leczące niestety, więc... Ciekawy ma build na pewno. Wygrał. Uczciwie. A ja co teraz robię? A ja teraz, drodzy widzowie, robię tak. I to będzie częściej mi czyściło. Trute, też nie najgorsze. Bang, bang. Bananior tu. No i nie mam pieniędzy. Ananasa kupię na pewno kupię Potion Belta i tyle. Lecimy, kolejna walka. Corrupted Krystali troszkę jest, więc... No mówię, teraz będę miał zdecydowanie więcej zdrowia.
Ale dziwny build ma ziomek. O Jezu, tu ona wszystkiego po trochu po prostu. O, bekas tu by mi się przydał na to wszystko, żeby to przyspieszyć. Dobra. Utrzymujemy się obaj na maksie, ale on ma truty zdecydowanie więcej, więc utrzymywanie się na początku na maksie jest dla mnie bardzo dobre. Bo to znaczy, że ja na późniejszym etapie typa rozwalę. Szybsze odpalanie się czegoś. Funny parkiem to byłoby też dobre. Na przykład ananasy, jakby się szybciej odpalały. Definitywnie, ananasy szybciej odpalane, super. Kolejny grzybol też mnie ciekawi. Bo gdzie tego biednego grzyba bym dał? Czosnek tu koniecznie, bo on się szybciej odpala, więc grzyb tutaj nie ma sensu. O kurde, tu jeszcze powinien być banan. No na pewno go kupię, bo to jest opłacalne. Ale dupy nie urywa. Ananas. Ach, już byle jak to dajmy. Tak, tak. Truta wcho... Aaaa, no właśnie ty, ja tam nadal nie mam. Jezu, jak jestem głupi. Wiedziałem, że mi czegoś brakuje. Tylko tu nie ma nawet slota. To tak musiałbym to dać. Nie łączą się ze sobą jedzenie, ale to nie problem. Dobra. To nakłada trutę, to działa podwójnie. To ja jakby dać to tak i na zewnątrz i zmieścić obie pandamonium w jednej kosie? Jakbym zrobił to tak. I... O! O! Bo o co mi chodzi? Pandamonium mogą przecież być ustawione w ten sposób. I kosa teraz ulepsza obie pandamonium. Tu jest problem, bo tu się nie mieści aż tak dużo rzeczy. Tutaj jeszcze jeden grzyb. No i to jest max, co mogę ulepszyć. Tutaj też kolejny grzyb. Czyli to pandamonium miałoby trzy żarcia na sobie, nie więcej. To pandamonium jeszcze dodatkowe 3. Zbroja to byle gdzie. To też byle gdzie. Spróbujmy, bo może to mi rzeczywiście coś tam więcej da. Trucizna, trucizna. O, fajnie tu się ustawiło nawet. Tutaj też nieźle. Kolejny ananas mi został. Vampiric Glovesy, trochę nie za bardzo wiem, gdzie miałbym je dać. Na przykład tu i o, tu. I tu. No nie mam tego leczenia na... Ajajaj, ajajaj. Gdzie zmieścić leczenie w tym momencie? Bo ten lifestyle bądź co bądź trochę mi daje. No nie lifestyle jakoś mega dużo tymi brońmi, ja wiem, nie? Ale bądź co bądź to mnie utrzymuje troszkę dłużej przy życiu. Najważniejszy jest ten DevSafe na lifestylu. Więc chyba bym zrzucił Funny Packa gdzieś indziej. O czekaj, to jest wolny slot, o. To działa teraz na dwie bronie. No to nie mam niestety tutaj do połączenia na nic z Vampiric Glovesy oprócz tego ananasa, ale lepsze to niż nic. Tu jeszcze mamy kolejnego grzyba, który łączy się z dwiema brońmi, z dwiema, no żarciem, więc nie ma tragedii. Dokupię Potion Belta na dodatkowe sloty i może kolejne żarcie jakieś się trafi. Czy to zwiększy trutę? Nie wiem. Ostatnio dobiliśmy do Fatigue Damage i miałem tam 80 parę truty na przeciwniku, więc czy teraz będzie jej więcej? Zobaczmy. Ale ziomek leci na lifestyle'a, ty. I lampę Gina ma. Na tym manaterście głupim. On ma 20 lifestyle'a. Co to jest w ogóle? Chyba nie nakładam więcej tej truty.
Chociaż... Chyba trochę mniej nawet nakładam. Jakieś chore buildy to są. Blood Gubert razy dwa. Trzecie Vampiric Glovesy. Skąd to ci ludzie mają w ogóle? To się nawet nie odpaliło, to on tyle bibił samimi Blood Guberami. To jest chore, jakie to jest mocne, te Blood Guberty. Dobra. Co mi ile zadało? Magic Staff? A to czym tak biło? Użyj trzymany, a zadaj zwiększone obrażenia. Dlaczego to miało 42 obrażenia na sekundę? Ja przepraszam bardzo. Taki cooldown to ma zmniejszony, ty, bez kitu. Teraz dopiero ogarnąłem, że on ma 3 na cooldown mniejszy i 4 jakieś walipaki chyba. Bez komentarza. Bez komentarza. Dodatkowe sloty? No trochę nawet nie wiem na co mi. No. Trochę nie wiem na co mi te dodatkowe sloty. Ale kupmy potion. Nie kupuję tutaj stamina saka, bo mam ostatni sklep. Tak naprawdę. Więc muszę tu kupić coś, co mi pomoże wygrać. Co nie jest takie proste. Tarcza byłaby dobra. I na tarczę mnie nawet stać. Spike Shielda musiałbym wyrzucić. I zamiast Spike Shielda, albo nawet nie. Czy ja tu jeszcze zmieszczę to? Jakbym sprzedał to, miałbym pieniądze na Shield of Valor. Tylko mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć slotów. Boże, musiałbym to ustawić idealnie, żeby zmieścić te tarcze gdzieś. Tu będzie giga trudne. No mamy teraz wolne trzy sloty właśnie na ananasa. Mi się robi jeden. Nie ustawię tego, nie ma najmniejszej możliwości. Sprzedaję banana i tyle. Zobaczę, co tu byłoby ciekawego. Corrupted Crystal kolejny na tarczy kolejnej. No ale to już jest ostatnia runda. Czy uda mi się ją przeżyć? Bo o to tylko chodzi. I mi się wydaje, że to ustawienie jest gorsze, jak było wcześniej. Ale no to już trudno z tym. Aż dziwi mnie, że to miałoby być gorsze. Naprawdę, to z patelni głównie jest ta truta, nie? Więc... Czemu to miałoby nie działać? Auto stamina momentami jest, ale widzę, że chyba idzie całkiem nieźle. Nie, no tego typka to już na luzie. Tutaj się niektórzy trafiają tacy, że... Szkoda, że nie widać jakiegoś elo albo ich rangi, jak się z nimi walczy. Ja wiem, że oni pewnie mają bardzo podobne do nas te rangi, ale... I tak byłoby miło widzieć, nie? Dobra, udało mi się przeżyć. Wbijamy, po goldzie to nie wiem, co jest, platyna? Ej, na razie wszystkie są winy, więc mimo, że czasami robię głupie błędy, i tak, nadal mam 100% win ratio. W całych wojnach, bo w pojedyncze potyczki oczywiście, że przegrywałem. Idzie nieźle, idzie nieźle. No nic, ja idę cierpieć dalej z aparatem. I co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Trzymajcie się i cześć, pa pa!